myślałam, że odpalam trochę odmóżdżające, choć może to złe słowo, trochę rozluźniające kino i faktycznie wszystko na to wskazywało, bo bądź co bądź mamy tu do czynienia z tripem i to chyba nie jednym, powiedziałabym nawet, że z trzema tripami, bo tak, nasi bohaterowie udają się w pogoń za kaktusem San Pedro, żeby wycisnąć z niego meskalinę, więc co tutaj miało być skomplikowanego? Ano okazuje się, że ta produkcja, choć ubrana w psychodelik, w płaszcz z psychodelików, no to niesie ze sobą wiele prawd i lęków. Chociaż kilka osób spojrzy na tytuł tej recenzji, spojrzy na tytuł filmu i stuknie się w głowę i pomyśli sobie: sieczka, w ogóle, czy ty przegrałaś jakiś zakład na znalezienie filmu z najdziwniejszym tytułem? Otóż nie. Otóż nie, lubię dziwne kino, a to dziwne kino znajduje się na Mubi, a mam do Mubi dostęp przez 3 miesiące dzięki Letterboxowi, bo dostałam maila i okazuje się, że można sobie potestować, więc sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo jest tam bardzo dużo perełek. No i właśnie pośród tych perełek, pośród fińskiego kina, które uwielbiam od czasów studiów, znalazłam właśnie ten chilijski film, który miał być rozluźniający, który miał być, no taki wiecie, umęczony przedświąteczny wieczór, gdy w pracy jeszcze ho-ho, bardzo dużo do zrobienia i nie ma się siły oglądać czegoś bardziej ambitnego. Drugi na liście był Primer, no ale Primer jest trochę bardziej skomplikowany. No i okazuje się, że ten film wcale nie jest taki prosty, na jaki wygląda. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o filmie Kryształowa Wróżka, chilijskiej produkcji z Michaelem Cerą. Nie wiadomo, jak się tam znalazł, czy wiadomo, bo współpracuję z tym reżyserem, ale ja, gdy zobaczyłam go z tym wielkim kaktusem San Pedro, myślałam sobie: nie, zupełnie nie, po czym odpaliłam tę produkcję i niczego nie żałuję, bo to kawał dobrego kina, kina, które jest niesamowicie naturalne, tylko no właśnie, jest jeden warunek. Jeżeli chcecie wczuć się w tę historię, to faktycznie musicie się w nią wczuć i popłynąć z tym nurtem, który będzie tutaj niesamowicie zmienny, zwłaszcza jeżeli chodzi o podział ról, bo Michael Cera wciela się w Jamie'ego, który na pierwszy rzut oka wygląda na protagonistę tej historii, ale czy tak jest naprawdę? No musicie zostać do końca tej naprawdę szalonej produkcji, w której dzieją się absolutnie nienormalne rzeczy, nawet jest jeden jumpscare i tak przestraszyłam się, bo nie spodziewałam się jumpscare'a w takiej produkcji. Dodatkowo są sceny typu Jamie wchodzi do toalety, a tam w toalecie sceny z sądu ostatecznego. Zapytacie dlaczego? Ja też zapytam dlaczego. Nie wiem, to nieistotne, bo kamera podąża za naszymi bohaterami, jakby to działo się w tym samym czasie. Wszystko jest niesamowicie naturalne, dużo scen jest kręconych po prostu z ręki i to pomaga wczuć się w tę historię i to przeszkadza osobom, które nie lubią takiego ziarnistego, drgającego, rozdrganego kina. No ale w gruncie rzeczy tak, to historia o tym, że nasi bohaterowie, na czele których znajduje się Jamie, Amerykanie, udają się w pogoń za kaktusem San Pedro, żeby wycisnąć z niego meskalinę i przenieść się do metafizycznych wymiarów. I Jamie'emu towarzyszy jego współlokator i jego bracia i jeszcze właśnie nasza tytułowa kryształowa wróżka, Crystal Fairy, która pojawia się tam całkowicie przez przypadek. Przynajmniej tak utrzymuje Jamie. Jamie, który będąc na imprezie, zaprosił ją na tę podróż, a później był wielce zaskoczony, że Crystal Fairy pojawiła się tam, gdzie miała się pojawić, no bo przecież on sobie tak to po prostu rzucił po chilijskiej koce. Poza tym, że kryształowa wróżka i magiczny kaktus i rok 2012, jak dodaje tytuł oryginalny, co widać na planszy otwierającej tę produkcję, jest skoncentrowana na tym naturalizmie wypływającym z tego, jak ta produkcja w ogóle wygląda, właśnie to ziarno, ta praca kamery z ręki, to jeszcze naturalne są zachowania i reakcje ludzkie i takim budulcem tej historii jest dynamika między naszymi bohaterami, między Jamie'em i kryształową wróżką, która swojego imienia nie podaje, a Jamie, nie chcąc jej w tej podróży, nazywają Harry Fairy od włosów pod pachami, które ma nasza wróżka. Bo nasza wróżka jest bardzo naturalna, tak samo jak ta sceneria jest naturalna. Ona nie boi się na gości, nie wstydzi się na gości, jest to dla niej coś zupełnie naturalnego. No i właśnie ku wielkiemu zaskoczeniu Jamie'ego,
ona się nie goli. Ma włosy pod pachami, ma włosy na nogach i dla niej to jest jak najbardziej okej, normalne. Dla niego już niekoniecznie. Co ciekawe, jest to normalne, naturalne i takie po prostu okej dla innych bohaterów tejże podróży, dla chilijskich braci. No bo właśnie, Jamie jest niesamowicie spięty. Jamie chce być tym fajnym dzieciakiem, który pojawia się na imprezie, chce się bawić z tymi tylko fajnymi dzieciakami, ładnymi, przystojnymi i nawet, żeby wkupić się w ich łaski, zachwala chilijską kokainę, że to taki sztos towar. Chociaż nie wygląda na to, żeby się na tym znał, co widać następnego dnia o poranku, gdy ma udać się w tę podróż i jest totalnie nieświeży w przeciwieństwie do chilijskich braci, którzy wiedzą, kiedy powiedzieć stop, a raczej jego współlokator wie, kiedy powiedzieć stop, bo to on był z nim na imprezie. W każdym razie zmierzam do tego, że Jamie koncentruje się na udawaniu. Jamie to tylko powłoka. Powłoka stereotypowego Amerykanina, który koncentruje się tylko na odnalezieniu kaktusa San Pedro i nic innego się nie liczy. Liczy się tylko cel. Jego cel. Dla niego życie jest taką kolejką górską albo całym nawet lunaparkiem, bo on sobie chodzi od jednej atrakcji do drugiej i nie patrzy na nikogo po drodze. Nie patrzy na to, czy rani czyjeś uczucia, czy są to przypadkowi ludzie, od których chce kupić kaktusa San Pedro, bo ten San Pedro często znajduje się na czyjejś posesji, czy jest to nasza Crystal Fairy, której uczucia rani raz za razem. I ta kryształowa wróżka składa się z takich małych scen w trakcie podróży. Trzech podróży trzeba powiedzieć, bo mamy tę podróż faktyczną, że oni poszukują tego kaktusa San Pedro. Mamy podróż związaną z podróżą metafizyczną, z tym tripem po San Pedro i jeszcze podróż inicjacyjną w głąb siebie i zmiany, jakie zajdą w bohaterach. To jest tutaj bardzo istotne i dla nas również, bo właściwie dlaczego mielibyśmy się angażować w tę historię? To jest bardzo ziarnisty film, film trochę nieprzystępny, trochę niezręczny i bardzo przy tym naturalny. Wydaje mi się również, że bohaterowie są zarysowani w taki sposób, że trudno wczuć się w ich sytuację, a jednak najpierw można odnieść wrażenie, że piłeczka jest po stronie Jamie'ego i Crystal Fairy jest faktycznie irytująca, cały czas mówi o oczyszczaniu czakr, trochę matkuje naszym bohaterom, mówiąc, że nie, no cukru to nie powinni jeść, a potem sama podbiera chrup, płatki śniadaniowe chyba to są czokapiki, że Coca-Coli też nie powinni pić, a sama dorzuca im kamienie do piwa, do szklanki z piwem, żeby wchłonęli z tych kamieni esencję, więc faktycznie bywa irytująca i nawet można odnieść wrażenie, że z tym wszystkim się niesamowicie obnosi. Ale po czasie okazuje się, że jest w niej bardzo dużo dobroci, ciepła, zrozumienia i to nie jest matczyna troska, to jest taka naturalna troska, naturalne, miłe podejście, dobre podejście do życia, w przeciwieństwie do tego podejścia, jakie prezentuje Jamie, który cały czas chodzi z nosem na kwintę i ma tylko cel, jeden cel, jak Terminator, szuka tego San Pedro i nic innego się nie liczy, nieważne, czy jakieś uczucia staną mu na drodze. Nie, liczy się tylko to, żeby doglądać gara, w którym gotuje się ten San Pedro. Zanim jednak dochodzi do konfrontacji z naszą kryształową wróżką, można odnieść wrażenie, że ta maska, którą cały czas nosi Jamie, ona trochę opada pod osłoną nocy, gdy nie musi udawać już tego fajnego dzieciaka, gdy wracając z imprezy spotykają dwie prostytutki, on i jego współlokator i Jamie ochoczo zaprasza je do domu. Tylko nie w tym celu zarobkowym dla prostytutek, a w celu prostym, żeby zrobić im ryż, żeby coś zjadły, żeby było miło. Więc można mieć taki dysonans wobec tego, jak zachowuje się Jamie, gdy Crystal Fairy pojawia się na pokładzie i wcześniej pod wpływem narkotyków. I to jest bardzo ważne w tej historii, kiedy on pozwala sobie na opuszczenie tej gardy i czy to, co wydarzy się na koniec, zostanie z nim na dłużej. Ja mam wrażenie, że tak, że ta maska już całkowicie pękła, że on już po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie będzie w stanie z powrotem jej założyć. Ale zakończenie uświadamia nam jeszcze jedną rzecz. Kto jest faktycznie głównym bohaterem tej historii? Czy Jamie, czy może Crystal Fairy? Czy Jamie nie jest przypadkiem takim lustrem, tylko takim lustrem, które trochę dziwnie odbija tę rzeczywistość? Lustrem, które faktycznie pokazuje świat dopiero wtedy, gdy jest pod wpływem narkotyków i wtedy pozwala sobie na opuszczenie tej gardy. Ale tak naprawdę on nie świeci swoim światłem, on odbija to, co dzieje się dookoła i zakończenie ujawnia, kto faktycznie rozdaje karty w tej rozgrywce, kto jest najważniejszy i kto pokazuje nam, ile znaczy dobroć.
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nie ma w tym absolutnie żadnej oczywistości, gdy ogląda się tę produkcję. Ona jest naturalna, ale mamy ten dysonans. Mamy ten dysonans, jaki jest Jamie na początku, na tej imprezie, potem z tymi prostytutkami i w czasie podróży w poszukiwaniu kaktusa San Pedro. Mamy Crystal Fairy, która można odnieść wrażenie, że obnosi się z tą nagością, że wcale taka nie jest. I mamy też wrażenie, że pod tą powłoką jest coś jeszcze, tylko coś mrocznego. I to również znajduje swoje ujście na koniec tej historii. Warto również zauważyć, że to wszystko, co się wydarzyło, jest takie silne i takie naturalne, bo twórca sam to przeżył. Oczywiście może nie w takim stopniu i sam zaznacza, że on nie był antypatyczny w stosunku do swojej Crystal Fairy, tej faktycznej, ale tutaj, żeby podbić te emocje, stworzył taką postać, a nie inną. Zmierzam jednak do tego, że bohaterowie, aktorzy na planie byli przez jakiś czas pod wpływem meskaliny, gdy kręcili niektóre sceny, no i Michaelowi Serze najbardziej podobał się krab. No i ta scena jest tutaj uchwycona. Natomiast najmocniej wjechało to na psychikę naszej Crystal Fairy właśnie i to też jest uchwycone na taśmie. W ogóle wiele scen jest przeniesione jeden do jednego, jak na przykład to, jak Crystal Fairy jest nagabywana przez grupę kobiet, to również faktycznie się jej przydarzyło, no i to, że przez przypadek tak po prostu zaprosił ją na tę wielką wyprawę w poszukiwaniu kaktusa San Pedro. Kryształowa wróżka to jeden z tych filmów, w którym trzeba dać się ponieść. Trzeba popłynąć z tym nurtem, zagłębić się w te meandry tej historii. Historii, która na pierwszy rzut oka wygląda na taką głupkowatą, bo grupa młodych ludzi poszukuje kaktusa San Pedro, żeby wycisnąć z niego meskalinę. No i sposób kręcenia też jest komiczny. Bardzo dużo jest tutaj komizmu sytuacyjnego, ale na koniec czeka Was coś nieoczekiwanego. Coś, czego w ogóle nie spodziewałam się po tej historii. Historii niesamowicie wielogatunkowej, bo tak jak wcześniej wspomniałam, jest tutaj jeden jumpscare. W ogóle czuć tutaj pewien mrok, tajemnicę. No bardzo to wszystko jest takie eteryczne z jednej strony, gdy Crystal Fairy opowiada o tych czakrach, o tych kamieniach, o esencji kamieni, a potem jesteśmy sprowadzeni na ziemię tą narracją, jaką prezentuje Michael Cera, więc mamy tutaj bardzo dużo sprzecznych elementów, które tworzą tę historię, są jej budulcem historii, która wiadomo, że nie wszystkim przypadnie do gustu, ale jeżeli szukacie czegoś innego na przedświąteczny, zabiegany wieczór, to wydaje mi się, że Kryształowa wróżka i Magiczny kaktus i rok 2012, jak powinien być faktycznie przetłumaczony tytuł, żeby pochwycić to wszystko, co chciał zawrzeć twórca, jest całkiem dobrym wyborem. Na mnie ten film zrobił niesamowite wrażenie. Nie uważam, że jest idealny. Uważam, że wiele elementów tutaj jest trochę przeciągniętych. Nie wszystkie sceny się musiały tutaj znaleźć. Ale jednak właśnie dzięki temu wszystkiemu ta historia tak niesamowicie rezonuje. I z tą myślą Was zostawiam. Serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli ktoś widział tę produkcję, to serdecznie zapraszam dwa razy do sekcji komentarzy, bo bardzo jestem ciekawa opinii tych osób, które widziały tę produkcję. Jeżeli kogoś zachęciłam do seansu, to również zapraszam, żeby się tym podzielił. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.